Jest ze mną jeden z górników, który tutaj właśnie przyszedł. Proszę powiedzieć, dlaczego to ma pomóc kolegów, którzy tutaj negocjują? Tak, to ma właśnie zwrócić uwagę na to, że nie trzeba się z nami liczyć. To jest 11 dzień strajku. Nie można dłużej tych ludzi przetrzymywać. Ponad 300 ludzi siedziało przez całe święta. Przyjechał oczywiście prezes Zagórowski, były prezes senator Markowski, była posłanka PiS, pani Izabela Kloc. Także doskonale wiedzą, że to nie są przelewki. Ludzie nie mają wyjścia. Do tej pory nikt się tej załogi nie pytał, czy ona ma wejść do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czy nie ma wejść. Nikt nie rozmawiał z tą załogą. Gdyby rozmawiano z tą załogą, dzisiaj sytuacja by była o wiele inna. Nikt się nie zainteresował. Był czas, ponad rok czasu. Przecież strategia dla górnictwa została opracowana już dawno. Została przyjęta przez rząd i nikt się nie pofatygował, żeby się zapytać, czy chcecie do tej Jastrzębskiej Spółki i na jakich zasadach. I żadne zasady nie były ustalone. Dzisiaj trwają negocjacje, żeby te zasady były też również dla państwa jak najlepsze. Nie boi się pan, że właśnie takie, powiedzmy, pospolite ruszenie, to, że górnicy tu przyszli niezapowiedzeni, może w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na te negocjacje? Pani redaktor, negatywnie to wpływa w ogóle już. Był okres świąt. Przed świętami był protest 6 górników, którzy zdecydowali się na protest głodowy. Do nich nie przyszedł nikt, nawet nie przyszedł członek zarządu z wyboru załogi, który powinien tą załogę reprezentować. Nie przyszedł prezes, nie przyszedł wiceprezes. Kierownictwo kopalni uważa, że się nic nie dzieje. To jest od lat. Na Budryku od 2003 roku są ciągłe protesty. Ciągle coś się dzieje. Nikt się tym nie interesuje. A może by się trzeba było zainteresować, dlaczego od 2003 roku jest tak, jak jest. I dzisiaj tyle ludzi mamy, tyle ludzi wyszło zaprotestować, zamanifestować i powiedzieć, przypomnieć się, żeby chciano z nimi rozmawiać. Prezes Zagórowski obiecał, że przystąpią do rozmów i wiedzą, że to są też zaniedbania nie po stronie pracowniczej. Pracownik codziennie jedzie na dół i kopie węgiel, robi swoje robotę tak, jak mu polecą przełożeni. Nie może być tak, żeby tego dolnego głosu, od dolnego głosu nikt nie słuchał. Gdyby słuchało kierownictwo, zarządy, zarząd, Piotr Bojarski, prezes, to dzisiaj nie byłoby problemu. To są, przepraszam bardzo, zaniedbania na linii pracodawca-pracownik od wielu, wielu lat. Mówię, od 2003 roku. A wierzy pan w to, że te dzisiejsze rozmowy zakończą tą serię konfliktów, że dojdziecie do porozumienia i wrócicie do pracy? Pani redaktor, jeżeli nie zakończą, jeżeli pracodawcy będą się dalej upierać, jeżeli właściciel nie powie, że zakończcie to, nie będzie tej zgody i na równych prawach do tej Jastrzębskiej nie wejdziemy, no to będą, górnicy są tak zdeterminowani, że być może będzie kolejny konflikt, bo zjadą na dół i nie wyjadą. I to już takie działania były i doskonale wiemy, że może się konflikt zaostrzyć. Dlatego ja naprawdę zwracam się tutaj do wszystkich, bo zwracaliśmy się do premiera Tuska, do Waldemara Pawlaka, ministra gospodarki, wicepremiera, pismami. Przecież doskonale wie, w swoich hasłach wyborczych mówił, żeby była normalność, że trzeba rozmawiać. Więc wzywamy was, panowie, rozmawiajcie z nami. My jesteśmy rozumnymi ludźmi i damy się przekonać, ale rozmawiajmy na argumenty. Dziękuję bardzo za...